Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia. Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15. Marzena Kasprzak w naszym studiu, witaj. Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o takim produkcie właśnie, w zasadzie czy to produkt, cóż to jest takiego, ale pojawia się często, kiedy mówimy o różnego rodzaju dietach, szczególnie dietach zdrowych i najczęściej w kontekście takim, żeby tego unikać, czyli gluten. Czym jest gluten i dlaczego mamy go unikać? Gluten tak naprawdę to jest taka substancja, białko, które pochodzi z określonych zbóż. No i są dwie jakby teorie. Pierwsza, że powinni wszyscy je unikać i to bardzo często teraz moda wchodząca do Polski, w Europie już panująca, a druga taka, że tylko te osoby, którym ten gluten szkodzi. Tak naprawdę, jeśli kiedyś on był stosowany i nie szkodził aż tak mocno, troszeczkę wynika to z tego, że nasze jelita się zmieniły i jakby odzwyczaiły od tolerancji glutenu, ale w głównej mierze wynika to z tego, że po prostu zboża są bardzo mocno zanieczyszczone i najczęściej bardzo chemicznie wytwarzane, czyli to GMO, o którym często słyszymy, mówimy. I jeśli one mają mieć szybki wzrost, bardzo bogate plony, no to tutaj już też wpływamy na to, że tego glutenu jest dużo więcej. Przez to niektórym osobom on szkodzi i w ostatnim czasie coraz częściej my o tym glutenie słyszymy, że on jest taki, no właśnie, dobry czy niedobry, o tym zaraz sobie porozmawiamy. No właśnie, a to odzwyczajenie, z czego wynika, że się odzwyczailiśmy, jak to możliwe? Nasz organizm głównie wynika z tego, że my po prostu jemy go za dużo. My nauczyliśmy się jeść kanapki na 3-4 posiłki, bo na śniadanie, na kolację, do pracy też zabieramy kanapki. Zazwyczaj jest to pieczywo jasne, a nie jakieś takie ze zbóż, które na przykład mają więcej błonnika i też są dla nas zdrowsze po prostu. Jeśli już jemy na obiad, to często też takie na przykład makaron, który ten gluten zawiera, czyli po prostu tego glutenu w naszym organizmie jest za dużo. Nasi przodkowie jedli więcej warzyw, więcej mięsa, ten gluten też występował, ale po prostu było go mniej jakby w ciągu całego dnia, gramaturowo. Dlatego my teraz zauważamy, że niektórym osobom może on szkodzić, bo jelita nie są do tego przyzwyczajone. Tutaj wpływ też ma jakby na to, czy my tolerujemy gluten, czy nie. To, czy zostaliśmy urodzeni przez nasze mamy naturalnie, czy to było cesarskie cięcie. A jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie takie, że jeśli zostaliśmy urodzeni naturalnie, to właśnie przez to, przez ten fakt nasz układ pokarmowy otrzymuje pewne wartości, jeśli chodzi o bakterie. Takie bakterie, które pozwalają mu się dobrze rozwijać i też te kosmki jelitowe przez to budować, pobudzać do działania, bo tutaj jeśli chodzi o gluten, podstawą są te kosmki jelitowe. Natomiast jeśli jest to narodzenie tutaj u dużo większej ilości osób urodzonych właśnie drogą cesarskiego cięcia, nietolerancje glutenu występują, bo wtedy tej flory bakteryjnej dobrej my od matki nie mamy. Dlatego ona się musi wytworzyć sama i często te kosmki jelitowe no, nie działają tak, jak powinny, bo po prostu nie mają skąd pobrać tego pierwszego takiego strzału, żeby mogły dobrze działać. Czy wybranie się na dietę bezglutenową może przynieść jakieś wymierne korzyści, jeśli nie mamy stwierdzonych chorób, które ewidentnie wskazują, że tego glutenu nie powinniśmy jeść? Ja należę do takich dietetyków, którzy uważają, że nie powinniśmy glutenu odstawiać wszyscy i na własną rękę. Bo nawet jeśli znane osoby mówią, że a nóż to ja odstawię, bo może się okaże, tak, że później często zaszkodzi. Na plus te osoby mówią i na plus działa często fakt, że my się wtedy czujemy tacy mniej ociężali, mniej pełni, ten brzuch nie jest aż tak wystający, nie ma takiego wzdymania naszego organizmu. To wynika z tego, że no, ten gluten się trawi, nasze kosmki jelitowe muszą z nim sobie dać radę, więc czasem występuje po takich zwiększonej ilości spożycia glutenu właśnie ten taki troszeczkę bardziej wzdęty brzuch. I to nas przekonuje, uważamy, że wszystkie te zboża, które gluten zawierają są B, więc my jakby po niej nie sięgamy. No ale to nie jest dobre, bo musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że nasz organizm może wtórnie odzwyczaić się od glutenu.
już nie jesteśmy w stanie do niego wrócić. Jeśli przez dłuższy czas glutenu nie używaliśmy w diecie w ogóle, to każde wyjście do babci na imieniny, do restauracji, gdzie nie sprawdzimy menu albo nie powiemy o tym, że jesteśmy na diecie bezglutenowej, a ktoś tam doda ten gluten, może spowodować nie tylko problemy trzewne, czyli z układem pokarmowym, ale też skórne albo w ogóle jakieś reakcje silniejsze, alergiczne. Druga też rzecz jest taka, że najczęściej stosując taką dietę, która teraz jest bardzo modna, my ograniczamy tylko te zboża, które gluten zawierają. Zapominamy w ogóle o tym, że gluten występuje nawet w czekoladzie, w jogurcie, często w warzywach, jeśli są one już jakkolwiek przetworzone, na przykład warzywa mrożone, koktajle, soki. Bardzo często ten gluten jest, albo napisane jest na opakowaniu, że może być zanieczyszczony glutenem. Więc tak naprawdę, eliminując cały gluten z diety, powinniśmy też wyłączyć ten gluten z tych produktów. Czyli gama tych produktów, z których możemy korzystać, jest bardzo wąska. Jeśli chcemy, żeby to nie było wytwarzane przez nas w domu własnoręcznie, to najczęściej nie są to produkty o takich dobrych walorach smakowych, bardzo mocno przetworzone. A co z produktami bezglutenowymi? Czy one są pełnowartościowe, czy one są smaczne, czy one są zdrowe? Jeśli zrobimy je sami w domu, albo będą one z tych zbóż, które glutenu nie zawierają, na przykład pieczywo, i nie będzie to takie pieczywo stricte bezglutenowe, jak kiedyś jeszcze na diecie bezglutenowej osoby na przykład chore na celiakię jeść musiały, czyli takie w takich zamkniętych opakowaniach, takie napompowane pieczywo, wyglądające jak pieczywo pszenne, no to jest okej. Okay. Natomiast jeśli nasza dieta składa się tylko z tych przetworzonych rzeczy, ciastek, które nie mają zbyt dobrych walorów smakowych i często jakby otrzymywane są z bardzo mocno oczyszczonych innych zbóż i do tego właśnie dużo chemii, żeby to jeszcze mogło mieć datę przydatności dość dużą, bo osoby, które kiedyś chorowały na celiakię, jak jeszcze nie tak modna była dieta bezglutenowa, zamawiały na przykład raz na miesiąc poszczególne partie na przykład chleba, więc próbowały go mrozić, albo go przechowywały, więc on musiał mieć dłuższą datę przydatności do spożycia. To nie jest dobre, nie jest zdrowe, bardzo mocno oczyszczone, mało witamin, składników mineralnych, jest na pewno nie tą drogą. Czyli jak dobrze rozumiem, zdecydowanie się na ewentualną dietę bezglutenową, jeśli to nie jest konieczne, to może być droga jednorazowa. Będzie trudno wrócić. Tak, będzie trudno wrócić, dlatego jeśli już chcemy sprawdzić, czy nasz organizm toleruje gluten, czy nie, to na pewno powinniśmy się wybrać na badania i to badania z krwi. Nie badania, albo badania skórne, ale takie profesjonalne. Na pewno nie testy, które teraz też bardzo modne, które pokazują nam, że na przykład w naszym organizmie jest ze 120 alergenów, mamy alergię na 50 na przykład i najczęściej wychodzi nam też tam gluten. I my uważamy, że dlatego musimy go wykluczyć. Często jest tak, że te alergeny wychodzą nam wtedy, kiedy w organizmie jest po prostu więcej jakiegoś składnika. Tego glutenu będzie więcej, jeśli dietę glutenową stosujemy. Więc nie powinniśmy w takie badanie wierzyć i jeśli już chcemy sprawdzić na 100%, czy to nam szkodzi, czy nie, idźmy na profesjonalne badania do osób, które się na tym znają, a nie kupujmy na Grouponie jakiekolwiek takie na szybko badania, no bo one nam nie pomogą w niczym, a na pewno wskażą, że ten gluten występuje i że powinniśmy na tą dietę przejść. Koszt takich badań to w jakich cenach się mniej więcej rozkłada, żeby tak mieć porównanie? Te badania są niestety drogie i to jest koszt od 400 zł do nawet kilku tysięcy złotych, ale warto, robi się go tylko raz w życiu, więc myślę, że warto to sprawdzić. Wtedy mamy już jasność i wiemy, co tak naprawdę zrobić, jak dalej postępować. Tak, bo wtedy wiemy, czy ta tolerancja glutenu jest, czy mamy nietolerancję glutenu, ale nie celiakalną, tak to się ładnie nazywa, bo choroba, która związana jest stricte z glutenem, to właśnie celiakia i wtedy przy tej nieceliakalnej i przy celiakii ta dieta musi być w 100%, czyli nawet te czekolady, o których mówiliśmy, tutaj też musimy wyłączyć, jeśli one mają gluten. Natomiast jeśli mamy taką drobną nietolerancję, to być może wyłączenie tylko pieczywa nam pomoże, już kasze czy jakieś tam produkty typu ta czekolada czy jogurty, możemy z tym glutenem stosować, nic tam nie będzie. I biorąc pod uwagę cenę produktów bezglutenowych, to myślę sobie, że z ekonomicznego punktu widzenia takie badanie może się okazać znacznie bardziej opłacalne. Tak. O glutenie mówiła Marzena Kasprzak, a o tym, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, mogą Państwo decydować się sami. poranek@radioemaus.pl. Wysyłajcie propozycje i pytania do Marzeny, na które ona chętnie odpowie. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dieta od kuchni dla wszystkich. Zapraszamy na poranne spotkania z dietetykiem Marzeną Kasprzak. Zapraszam do wspólnego poznania tajników zdrowego żywienia.
Dieta od kuchni w każdy czwartek o 10:15.